piękna hala w Pawłowicach i cudowny finał Pucharu Śląska w mini koszykówce w czerwonych strojach, hawajskie koszule, a w białych MKKS Rybnik, czyli rybole na koszule. A wy komu kibicujecie? Ja żoną. Komu? Dlaczego żorą? Bo? Lubisz żory, a jesteś z Pawłowic. Rzuty wolne. A co, chciałbyś pokamerować? Nie cały mecz. Robię po dwa filmiki, po 5 minut. Po prostu, żeby to zostało w historii. Linia. 38-33. Niezaliczony. 5 punktów przewagi. Żor. Rybnik słabo zagrał z Pawłowicami, ale teraz chłopcy się trochę przebudzili. Zgasił go. To się nazywa, go sprowadził do parteru, nie? Zgasi to możesz ogień. Kibice się cieszą. Tak się zastanawiamy, czy żory dowiozą zwycięstwo do końca. Zgasił go. A ty często gasisz? Może strażakiem zostanie. Bo przecież koszykówki się nie wyżyje, nie? Chyba, że jesteś dobry, jak Michael Jordan. Pięć minut do końca. Nie będę tutaj krytykował zawodnika. Wszyscy mają równe prawa i równe szanse wygrać. A piłka jest okrągła, kosze są dwa. Właściwie powinni grać na 2,60, no ale co zrobimy? Trenerzy dogadali się, są na 3,05. Skorzystaj. 42-37. Wciąż ta przewaga pięciopunktowa. Może teraz się zmniejszy. Rybnik w posiadaniu piłki. Ale ładnie teraz. Ładny przechwyt teraz. I proszę, jak zwolnił, przytrzymał. Rozgląda się, szuka partnera. Profesjonalista. A ma dopiero 12 lat. Kroki,
Zdarza się. Nawet w Ekstraklasie. To na razie tyle. Chyba, że będzie wyrównana końcówka, to zrobię jeszcze jeden filmik. A jak nie zrobię, to znaczy, że wiadomo. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z finału Puaru Śląska w mini koszykówce rocznik 2001 z Pawłowic, Zibi i na strażach. 3.